Moje stopy w końcu odpoczywają, a to wszystko za sprawą nowych butów Nordwave Rebel 2, które w tym sezonie zastąpiły nie do końca udane Ghosty XCM. Zaraz opowiemy Wam o szczegółach oraz o zaletach nowego modelu oraz postaramy się porównać je właśnie z tymi, które były sprawdzane przez 3 sezony, ponieważ oba te modele mają ze sobą sporo wspólnego. Harda horda, zaczynam! Szybko i zwięźle przypomnę historię Ghostów XCM. Jak tylko pojawiły się na rynku, były inne niż wszystkie i wydawało mi się, że właśnie to są buty idealne dla mnie. Przede wszystkim świetnie zabezpieczone, z ciekawym zapięciem i ciekawym wyglądem. Już pierwsze jazdy pokazały, że rozwiązanie z jednym pokrętłem BOA nie do końca sprawdza się i niezbyt dobrze trzyma stopę w dolnej jej części. Prawdopodobnie podobny bug zgłosiła również Jolanda Neff, która wystartowała w podobnych butach w kilku zawodach. Nie minęły 3 miesiące, Ghosty doczekały się upgrade'u, oczywiście doszło dodatkowe pokrętło, które lepiej spinało buty w dolnej jej części, a te oczywiście w tajemniczy sposób zniknęły z rynku. Buty mają całą masę zalet, ale wady, które są w nich, niestety przysłaniają te zalety. Największa ich wada to na pewno sztywność, co ma wpływ na wygodę, wiązanie oraz zakładanie butów. Nasz pierwszy film, który powstał dla Hardej Hordy, jest właśnie o tych butach i tyczy się problemu z zakładaniem. Oglądając Rebele, wiedziałem już, na co zwrócić uwagę. Mamy tutaj dokładnie taką samą podeszwę jak w Ghostach XCM i na podstawie tych 3 lat jestem w stanie pokazać, jak te buty będą wyglądały prawdopodobnie po 3 sezonach. Podeszwa sama w sobie jest bardzo dobra, jest oczywiście odpowiednio sztywna, karbonowa oraz wygodna. Mamy tutaj indeks sztywności 12, więc bardzo wysoko. Na pewno są to buty, które idą bardziej w kierunku race niż wygody. Pomimo tego, że podeszwa jest niemal identyczna, jest ona odrobinę przeprojektowana. Prawdopodobnie mamy tutaj wyższe klocki w okolicach bloku, dzięki czemu jesteśmy w stanie dużo wygodniej chodzić w tych butach i nie zawadzamy właśnie blokiem o podłoże. Są one również, co się okazuje, bardzo wygodne właśnie w chodzeniu. Dzięki temu, że nie zawadzamy blokiem, możemy spokojnie również chodzić w nich po mieszkaniu. Rebele są również trochę skromniej zabezpieczone, zwłaszcza właśnie tutaj w tych rejonach boków buta. Ale to zabezpieczenie, które jest w nich, czyli pięta oraz przód, wydaje się na podobnym, dobrym poziomie jak właśnie w Ghostach XCM i prawdopodobnie nie będą również wyglądały źle po kilku sezonach. Przeprojektowany został również w Rebelach system wentylacji. Drobne kropki, które mieliśmy w Ghostach, zostały zastąpione przez dużo większe gwiazdki. Co do odczuć z jazdy, osobiście nie odczuwam większej różnicy między Ghostami i Rebelami. Jedne i drugie są na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi właśnie o wentylację. Najważniejsza zmiana to jednak wygoda. Różnica między Ghostami i Rebelami wynosi dokładnie 180 stopni. W tych butach czuję się niemal jak w Adidasach, są tak wygodne. Jedyne co powoduje, że przestaję o nich myśleć jak o Adidasach, to to, że podczas chodzenia wydaje się, że po prostu spadają ze stopy. Co prawda mamy tutaj koci język, czyli podobnie jak właśnie w Ghostach, ale jest on na pewno, końcówka buta jest na pewno inaczej wyprofilowana i mamy właśnie wrażenie, że buty nam zjeżdżają ze stopy. Oczywiście to nie przekłada się w żaden sposób na jazdę. Podczas jazdy na rowerze buty leżą idealnie i są świetnie opinają stopę, a to są buty jednak do jazdy na rowerze, a nie do chodzenia. 2 pokrętła BOA świetnie dostosowują przyszwę buta do stopy i w końcu czuję, że cała stopa jest odpowiednio związana, a nie tylko jej podbicie. Za wiązanie oczywiście odpowiada system BOA w wersji Nordwayowskiej,
który pozbawiony jest szybkiego uwolnienia, które zazwyczaj w innych butach wygląda w ten sposób, że po prostu wyciągamy do góry przycisk BOA. Tutaj mamy dodatkową wajchę, która luzuje zapięcie albo o jeden ząbek, albo pociągniemy ją po prostu w górę i uwalniamy zupełnie wiązanie. Jest to nieco problematyczne w przypadku zdejmowania, ponieważ musimy to obsługiwać po prostu najlepiej dwoma rękami. Za wygodę odpowiada również bardzo delikatny język, który w porównaniu z jego brakiem, który był w Ghostach XCM, jest na wagę złota. Dzięki temu buta na pewno dużo łatwiej zakładamy i nie uciska punktowo tak, jak właśnie było to w Ghostach. Co do transmisji mocy, tutaj między tymi dwoma modelami nie zmieniło się oczywiście nic, ponieważ jest to dokładnie ta sama podeszwa. Siła, którą wkładamy w pedały, idealnie właśnie przechodzi w korbę, ale dzięki temu, że buty są dużo lepiej dopasowane do stopy i dużo lepiej związane, dużo lepiej to współgra z pełnym obrotem korbą. Zawsze za wzór w połączeniu wygody oraz właściwości jezdnych uważałem Bontragery Cambiony, ale Nordwave'y w Rebel 2 niewiele im ustępują. Jest to naprawdę udany model i mam tylko i wyłącznie nadzieję, że podobnie jak Ghosty przetrwają co najmniej 3 sezony w dobrej kondycji wizualnej. Ghosty po 3 latach użytkowania wciąż wyglądają nieźle, a wszystkie uszkodzenia, które w nich powstały, tak prawdę powiedziawszy, wynikają tylko i wyłącznie ze złego projektu. Dzięki za oglądanie naszego kolejnego filmu. Piszcie oczywiście w komentarzach o Waszych doświadczeniach z butami MTB. Z naszej strony oczywiście to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcjach i do zobaczenia.